Witam, mamy dzisiaj 10 marca 2020 roku. Zacząłem właśnie wyrzucać 333 white'y z groty. Jest ich tutaj troszeczkę. Jak widać, towarzycho parę dni temu się wylęgło, jeszcze woreczki żółtkowe pełniutkie. O, tutaj pokażę na tych bohaterach. W górze widać pełne woreczki jeszcze żółtkowe. Powoli będą trawione. Widać charakterystyczny taki dzyndzelek. O, wszystkich. Mówię, jeszcze parę dni zostaną tutaj w akwarium ogólnym z rodzicami. Tutaj jeden z bohaterów. Spróbuję. O. O. Włączymy, to jest właśnie jeden z bohaterów, który dał nam tutaj potomstwo, a drugi siedzi tutaj, pan tatuś. Widać charakterystyczne białe białe pasy na ciele. Wyłączę światło. Mówię, L333 white, kolejne pokolenie już będzie powoli rosło. Tak więc pokażę za kilka dni, jak one sobie tutaj radzą. A teraz przerzucam je do końca, gdzie będą miały lepsze natlenienie, bo w takim kotniku to tylko pokazuje co i jak. Pozdrawiam, gruba ryba ludzi. Pokazywałem świeży wylęg L333 White'a, a teraz pokażę wam podrostki 333 Yellow'a i White'a, bo to jest w takim miksie razem z 201-kami. Wrzucam to do jednego akwariumku, bo to te same warunki. Teraz zobaczcie różnice w Yellow i White. Żółte 333, które mają tam już tam około 2 cm i tak samo White, różnią się już zdecydowanie kolorem. No nie da się tego pomylić i nie da się tego jakkolwiek mówię nie odróżnić. Natomiast często ludzie dzwonią do mnie, czy przy 4-centymetrowych rybach da się odróżnić płeć. No, odpowiadam, że ja się zacznę uczyć u nich akwarystyki, jak oni mi powiedzą, jak to się rozróżnia przy takich małych rybach. Ale no, generalnie tutaj, jak widzicie, trochę tych podrostków jest obok w sadze. Ciach. Kolejna grupa mafii truskawkowej. Mówię, tam te wzorki na nich się dopiero pokazują, bo to mówię, wrzucam takie podrostki do jednego akwarium i one wtedy najszybciej będą rosły. No, zobaczcie, jelołki bardzo fajne, już żółciutkie, jeszcze ze 2 miesiące, bo to już mają takie 2-2,5 cm. Niektóre tutaj mówię szybciej gdzieś tam może wyrosną. I white, no mówię, też troszeczkę tutaj już w takim miksie sobie powoli rosną. Natomiast obok akwarium, o, przerzucę, tu są już 66, które mają tak około 3 cm, największe może 3,5. Jest ich tutaj też około 20, może 30 sztuk.
I powoli to sobie też dorasta, bym mógł je pokazać Państwu i byście razem ze mną cieszyli się tak samo akwarystyką po tylu latach. No mówię, każdemu życzę, przynajmniej dzisiaj, w Dzień Faceta, by bawił się akwarystyką tak jak ja się bawię i po, mówię, 37 latach akwarystyki dalej mnie to cieszy, dalej mnie to bawi i dalej mnie to kręci. Tak więc tego życzę wszystkim, natomiast dzisiaj kończę i wklejam filmik na YouTube'ka. Komu się podoba? Proszę o lajka, jakby były jakieś pytania, na wszystkie odpowiem pod postem. Jakby ktoś chciał zrobić suba, też będę zadowolony. W kolejnych odcinkach trochę zajmiemy się chemią wody. Pozdrawiam, Alek.